Wygrywamy! Dobry wieczór Państwu. Nazywam się redaktor Karol Maj. Napisałem Winnetu i kilka innych bzdur, a dzisiaj będę grał w piłkę i poprowadzę nocnik. W tym tygodniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Kary Śmierci. Polska jako jedyny kraj odrzuciła rezolucję Rady Europy w tej sprawie. Jeden z 27. To jest najlepszy dowód, jaki plan mają bracia Kaczyńscy na przepełnione więzienia. Gratulujemy pomysłu. Zaczął się wyścig o splendory. I tak Wydział Szkolenia PZPN wezwał trenera Benhakera na dywanik, by pouczyć go, jak ma prowadzić reprezentację. Z komentarza wygłoszonego przez jednego z mędrców dowiedzieliśmy się, że jak jeździ się na koniu, to trzeba go wyczesać, dać kostkę cukru, a czasami i klapsa. Zaiste głęboka to myśl, godna tak zacnego grona nieudaczników jak Łazarek, Piechniczek, Engel i ten czwarty. Nawet jeśli mieli sukcesy, skutecznie rozmyli je, psując co się da i jak się da. Młodzi trenerzy nie dostają licencji, prokurator rozbija się o związkową zmowę milczenia, a nasi mędrcy kombinują, jak wyprowadzić z równowagi Holendra. Drogi Leo, za twą cierpliwość powinieneś być beatyfikowany, bo pieniądze tu nie wystarczą. Nasz najukochańszy ojciec, Tadeusz Sromotnik, postanowił w związku z faktem, że zbliżają się Mistrzostwa Europy w roku 2012 i w związku z tym, że naszą polską reprezentację prowadzi człowiek z heretyckiej Holandii, niejaki Benhaker, powołał trenera irlandzkiego Gregora McCracka oraz bramkarza Staszka Marudę, zwanego też Inkwizytorem Chrzanowskim, do reprezentacji, którą chce zastąpić naszą polską reprezentację grającą aktualnie. Co z tego wyszło, widać za moimi plecami. Zaraz dowiemy się bliższych szczegółów. Do boju, Polacy, tyle powiem. Tak jest, dzięki. Proszę bardzo. Sir, yeah. This is the best Polish television. Journalist. Yeah, bravo, I tell you what, this motherfucker. Bravo, bravo. This motherfucker even don't know my name. I'm not Leo. I know Leo. Leo is a cool guy, but you know, he's from Holland. He smokes too fucking much. This is not really going well with the football, you see? I wanted really to... Nasz trener mówi, że jesteśmy doskonałą drużyną i że wygramy Mistrzostwo Europy. Yeah, sure. What do you say? Yeah, we are the best player. All right, yeah, sure. Guys, I need to motivate us just a little bit. Have a look at the pitch. Look at this and use your fucking imagination. Imagine it's 2012. You're just playing right there. Zostawmy panów z ich własnymi problemami. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i będą nowe stadiony i święte drogi i tak dalej, i tak dalej. Dla TV Trawa, Jacek Hiena. A dzisiaj wyjątkowo i niespodziewanie w kąciku muzycznym Marek Sierota. Witam moje mili na kącika muzycznego Sierota Marek dla was. Ja z utwora alkoholi z Bonfire. Czy dasz sobie radę z tym wszystkim sam? Długie korytarze,
się muszę w sali, przygnębienie w oczach ludzi mi nieznanych. Nikt nie zasłużył na taki los. Rodzina odeszła, to za dużo jest czas. Załamanie nadeszło, nieoczekiwanie. Terapia, lekarze, w mojej głowie zamęt. Zgubiłem sen życia, na chwilę go znalazłem. Dotknąłem dna i poleciałem. I poleciałem, i poleciałem. I poleciałem, i poleciałem. W rozwijającej się kampanii wyborczej dominują i coraz modniejsze są debaty. Takie po prostu chamskie bitki jednego z drugim, każdego z każdym i każdy przeciw każdemu. Najgłówniejsza debata, jaką do tej pory widzieliśmy, no nie przyniosła oczekiwanego efektu, ponieważ rozmawiał socjalista narodowy z socjalistą międzynarodowym, a nam chodzi o to, żeby socjalizmu nie było. Untalented, the biggest bunch of fuckers I've ever seen. I think in 2094 we might get a chance, but I still don't really know. You know what? Yesterday I've seen them, instead of training, being fucking drunk. Today morning they've got a drink before they fucking have a piss. And now what? I'm just trying to guess what's gonna happen this afternoon. Probably they're gonna piss up again. I really don't know what to do. As I said, 2095, 97 if we're lucky. Brawo, dziękuję, dziękuję. Wracamy trenować, panowie. No to... W kuluarach trener powiedział mi, że nie wie, czy da rady i że najlepszą osobą na jego stanowisko byłby trener Engel. Pozdrawiamy, Telewizja Trawa, Jacek Hiena. Czy ja wiem, czy zagraniczna ręka, wie pan, to... Gość ma inne spojrzenie po prostu. Tak jak powiedział, że talenty nie tylko są w Europie Zachodniej, ale są również u nas. Jeżeli powstanie taki wojsk jak tutaj... Powiedzmy, w najbliższych latach 1000 w Polsce, to gwarantuję, że następne 10-20 lat będziemy mieli super młodzieżowe zespoły. Tym bardziej, że młodzieżówka nasza zawsze do 16-18 roku życia ma sukcesy. Natomiast nie przekłada się to na seniorów. No, ale to już jest, za tym idzie baza, pieniądze. W ostatnim czasie debaty stały się modne. My też zapraszamy na wyjątkową debatę.